Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy... I po krzesełku. Zagrajmy w... Sifu. Czwarty materiał. Czwarty boss. Zobaczymy, czy uda się tak ładnie połączyć wszystko zgrabnie. Tutaj... W muzeum nie znalazłem za powtórką jednej rzeczy. W klubie i w skłotach jeszcze mnie nie było, ale to myślę, że nawet dobrze. Tak więc lecimy do wieży. To jest bardzo dziwna architektura, jeśli mam być szczery. Welcome, sir. She's waiting for you. Ten jak się uśmiecha. Ale patrzcie, nie walczymy od razu. Co dla mnie jest trochę dziwne. Chyba, że teraz. Gonna enjoy this. Wow, ej, to mi się naprawdę udało. Turbo Fuchs. Don't be shy. Come closer, so I can get a better look at you. Look at your face. Not even a scar. Your family is certainly full of mysteries. I'm certain Yang would be thrilled to see you again. Unfortunately, I don't think you'll have that opportunity. The hell? Co to się stało właśnie? Ja ci dam. No! Dobrze. Wydaje mi się, to odświeżenie HP nie zmarnowało. Ale naprawdę, kurde, nieźle poszło. Widzę, że przerwa naprawdę mi nieźle zrobiła, jeśli chodzi o tych mocniejszych przeciwników. Bo ja też będę sobie w mordę od tej babki. I to dość porządnie. Też sobie czegoś się spodziewałem. Że tak po prostu sobie z nią zawalczymy? Nie, nie. Nie ma tak łatwo. Dobrze! Okej. Okay. Dobra, wiem mój błąd. Gleba, ale poskładany nieźle. No i ładnie. Żyćko odnowione. Lecimy. Te miotła, czyli pewnie jako jako kij. Może nam służyć. Tutaj nic nie ma. W ogóle a propos tablicy, bo też nie przeczytałem tablicy. Okej, okay, tu jest mniej, ale jest też jakiś klucz. Zobaczmy. Pracownicy. Analitycy, menedżerowie, deweloperzy. W korporacji pracuje mnóstwo różnych ludzi. Wszystkich ich łączy jedno. Są zbyt dobrze wyszkoleni jak na zwykłych pracowników biurowych. Biznes. Najwyższy budynek w mieście znajdujący się w nowo wybudowanej dzielnicy. Biuro Jin Feng mieści się na ostatnim piętrze. Obviously. I Jin Feng, tak jak mój ojciec, cieszyła się wielkim szacunkiem wśród mistrzów kung fu w całym mieście. Zawsze była gotowa wstawić się za ubogimi i bezbronnymi. Kierowało nią silne poczucie sprawiedliwości. Nie wiem, dlaczego zwróciła się przeciwko mistrzom, ale zapłaci za to. Obecnie stoi na czele potężnej korporacji, nadal pomaga ludziom w potrzebie, choć teraz dysponuje większymi środkami. To podejrzane, że tak szybko się wzbogaciła. Okej. Okay.
Ciekawe, co z tego finalnie wyniknie, co nie? Też tak trochę będę lizał ścianę, żeby szukać sekretów, ale... No, raczej by było podświetlone, mi się wydaje. Jak lecą! Okej, to totalnie przypadkiem wyszło, totalnie nie to, nie tego chciałem w ogóle ten. Chciałem tamto chciałem skontrować, a kurde złapałem broń, od którą mi typ rzucił. Elo. Ale idzie nieźle. Druga fala, ja jeszcze w ogóle ani razu nie zginąłem, a to mi się bardzo podoba. Dobra, mamy windę, ale chyba którą pojadę jest bez znaczenia. Aha! On naprawdę tak po prostu... Ile on ma pary w łapach? Dobra, nie jest bez znaczenia. Ile on ma pary w łapach, że on to tak po prostu otworzył? I see you. We see you. Found the target. Come at me. Tu są. Zastanawiałem, gdzie są ci wrogowie, a kurde? No. Oj, ale fasada to była potężna. Kurde, pierwsza śmierć chyba się szykuje, coś mi się wydaje. Bo ta oczywiście niestety nie padnie na raz. Dobra, mamy pierwszą śmierć. Zobaczymy, czy zginę więcej razy. Padnie? A kurde, padła, proszę bardzo! Nie musiał ty paść, serio? O! O, nie wiem, że też bije damage. No, come on! 23 lata. Ale okej, okay, czyli nożyk jednak może się też zniszczyć. Jak każda broń. Ale na szczęście licznik śmierci też spadł. Choć szkoda, że nie udało się właśnie raz oberwać i potem sobie tej śmierci, tego jednego zgonu od razu odzyskać. To mi się niestety nie udało. Chyba ktoś nawet do tablicy się dodał? Nikt. No to jest tyle możliwości ukryć jakiegoś sekretu, nie? No to wątpię akurat. Jakieś papiery, kurde, komputery, cokolwiek. Nie wiem, z tego co widzę, to chyba nie ma żadnych sekretów. Póki co. Szkoda, że ten typ, kurde, czy to jest typiara, czy to jest ten typ? Nie, to jest ten typ, że on właśnie na tych schodach się przewrócił i padł. Bo miałbym z niego darmowe leczenie, bo już miał praktycznie zerową wytrzymałość. Czy tam posturę. Ciekawe frazesy ma napisane. A oczywiście. No przecież... Przecież daję blok! Co jest?
Okej, 25 lat. Round 2. Widzę jakoś otoczenie tu mogę wykorzystać? Widzę to nie bardzo. Chyba, że... Nie. Tak, dziękuję. Oj, ale poszło w kark. Kurwa, w kark. W kręgosłup, nie w kark. Jak gadam. Co? Jakim cudem ja zrobiłem podwójną kontrę na nich? Robiąc jedną kontrę, co jest śmieszniejsze. No, ja pierdolę, serio! Mogę na szybko użyć dwóch dłoni, kurde, bym się jeszcze wyratował. Ale jest, więc się z nią pogódź. Okej, to jest dalsze badania. Jakby, koleżanko, ja nie próbuję uciekać, ja cię tu próbuję gonić. Sanktuarium. Otwarcie sanktuarium, powtórka, nie wiadomo czemu. Otwarcie sanktuarium Yanga. Wygląda na to, że zostało sfinansowane przez firmę Jinfeng. Umieszczono tutaj listy tradycyjnych chińskich metod leczniczych, jakie wykorzystuje się na miejscu. Korporacja z dumą kontynuuje współpracę z sanktuarium, miejscem poświęconym tradycyjnym metodom leczenia najpoważniejszych chorób. Sanktuarium wspomogło społeczność medyczną w walce z kilkoma z nich. Rezultaty są imponujące. Okej. Ciekawie, czy sanktuarium... Bo patrzcie, akurat sanktuarium, jeśli chodzi o całokształt, to ma najmniej, jeśli chodzi o zgarnięcie tutaj wszystkiego. To ciekawie, czy to będzie też najkrótsza lokacja, jeśli chodzi o walkę w ogóle z bossem? Czy tutaj z Yangiem? Czy może po prostu... Lokacja będzie długa, ale co... Okej, tak po prostu uciął dialog, spoko. Ale po prostu będzie mi waliło co chwilę, wiecie, te... sekrety właśnie. Pasek skupienia, biegłość w walce, wyzerycznik śmierci... Nie, tego nie potrzebuję akurat. Ale tak to be honest, chyba sobie zainwestuję w odzyskiwanie zdrowia po powaleniu. Bo fakt, że tego nie mam, trochę mnie boli. No, tutaj nie mam co sprawdzać, ale tego Kalbota muszę sprawdzić, co się wytestować, bo dowiedziałem się, o co tu chodzi. Kalbot to jest cios, który ma służyć za po prostu napełnienie paska tego, który w trakcie walki mam kolejno razy 1, razy 2, razy 3, razy 4 i maksymalnie razy 5, jeśli chodzi o nabijanie się punktów. Kalbot maksymalnie od razu daje to na pełne, czyli na razy 5, za cenę właśnie jednego paska skupienia. Bo to jest taka swego rodzaju prowokacja. Samej prowokacji też mogę użyć, którą mam tu chyba pod prawo na krzyżakiem. Bring it on. Ja. Mogę też tej prowokacji użyć, tylko to jest po pierwsze ryzykowne, bo mogę dostać w trakcie tej prowokacji pysk. A po drugie, mogę nie zdążyć uniknąć, ani gra może nie wychwycić bloku. Wiadomo, gra jest tylko grą. Albo ja też mogę coś schrzanić, tego po prostu... Nie zauważyć, bla 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 bla. Wiadomo, tego typu sprawy. Okej, znowu widzę pod dziełem do lewej. Come and face your judgment. Koleżanko, nie żeby coś. Ale jedyna osoba, której potrzebuje osądu, to jesteś chyba ty. Send Squad 9, send them now. Squad 9 on its way. Get out of my way. I'll deal with this. O, grubcio. Too late to back out now. O, świetnie, spadamy. Gdzie już to widziałem? Czy to poskładanie to jest takie dobre?
A oni tu skąd? Come on! Dobrze. Co, mam skakać, czy to się nie dzieje naprawdę? Nie, ewidentnie dzieje się naprawdę. Co? Shelina, jeśli chcę znaleźć Jin Feng, zamiast iść na szczyt budynku, muszę zejść w jego podziemia. Coś wzywa mnie z najgłębszych zakamarków tego miejsca. Halo? Co to jest za miejsce? My dalej jesteśmy w budynku, czy już faktycznie jesteśmy pod ziemią? Bo trochę ciężko stwierdzić. Bynajmniej mnie jest ciężko stwierdzić. Kurde, puls jakby w Ruin Kinga grał, o. Jak cegłówka. Figurka, którą Kuroki robiła. Też. Pysk! Mówię, to jest trochę upokarzające, nie? Że ktoś was tak łatwo w chuja robi po prostu takim ciosem. Kurde! Dobra, wstawaj. Dobra, wrażenia wzrastają. A ty musisz dojść bardzo cios mego noża. Okej, okay, nie wiem czemu Kalbot mi się nie nabił od razu na razy 5, no ale okej. Okay. Niech będzie. Coś wątpię, że to jakiś błąd gry, może po prostu źle to wykorzystałem. Kolejny puls. Tylko jakby ze złota to było. Co jest? Tutaj nowe. Cienie. Zabójcy? Bezszelestnie poruszające się zimnokrwiści fanatycy zaatakowali mnie z zaskoczenia w podziemiach wieży. No, czy z zaskoczenia? Dość głośno ogłosili swoje przybycie. Konspiracja. 8 lat temu zniszczono 5 szkół kung fu i zabito 4 mistrzów. Nazywali się strażnikami. Zdradziła ich Jin Feng. Tutaj zaplanowała to wraz z Yangiem i resztą. Dlaczego? Dobra, to jest chyba ta szybko noga, coś mi się wydaje. Guardians. This made-up order who kept for themselves what belongs to the people. The truth always finds its way. And so does justice. Rzego, ty się słyszysz? What's the matter? Jezu, jak ja nie znoszę tego ciosu! Jak mam tego uniknąć? Jest jedyny cios, którego nie wiem jak uniknąć. Ten cios, kurde, ze szpagatu w głowę. Znowu? Gleba po mordzie. Gleba, powiedziałem. Aż mi szkoda, kurde, że nie weszło, bo wiecie, z egzekucji. Ale trudno. Dobra, maksymalne odzyskiwanie zdrowia.
Kurde, to uchylenie. W ogóle co nie z tego uchylenia nie korzystam? Cały czas tylko się na parowaniu skupiam. A zmienię w ogóle robić cyk, 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 cyk. I mogę się uchylać w ogóle przed tymi aniakami. Mogę unikać w ogóle tych ataków. O. O, pa, 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 pa. I cyk, nożek, dziękuję. Totalnie o tym zapominam. I to być może jest mój błąd. Może to jest właśnie sposób na tę babę. Żeby po prostu uniknąć tego ciosu i potem jej wyjechać z kontry. Dobra, tędy może lepiej nie. Co jest tutaj? Chwilowo nic. No gdzie? Kurde, do kogo to poskakuje? Kurwa, znowu! Nie! Na pis! Szmaciarzu! No przecież wcisnąłem X, żeby odzyskać tą równowagę. Wcisnąłem kurwa blok! Dzięki grze, że mnie słuchasz, naprawdę! Lat 40. Czyli mówiąc krótko, jeszcze większy perdol. Tak, oczywiście się wybroniła. Mówiłaś coś? On, serio? Wziąć się tak wbije idealnie w tą ścianę. Mogło być tak fajnie. Kombinacyjnie. Nie, dostałem tę przeciwniczkę i to jeszcze w ilości dwóch. Gdzie jak mi jedna wyjeżdżała z kopniaka ze szpagatu, to pionowego, to druga mi wyjeżdżała z podcięcia. I weź to zablokuj. Jedno i drugie. Gdzie jednego trzeba uniknąć, a drugie... No drugie w sumie możesz też można zablokować, no, ale nie mogę. My father never did anything wrong. He should have done better. O, takie jest twoje wytłumaczenie, koleżanko? Come on, wake up! No, przecież! Rozjebie mnie zaraz! Get up! I'm ready. Prawdy? Trzymaj. Wstawaj. Dziękuję. You disappoint me. Dobra, czyli mogę też tak na szybko zniszczyć w ogóle tą laskę. No, super, że ją widzę! Okej, karty dostępu do windy. Czyli pewnikiem jakiś skrót, tak mi się wydaje. Sporo to było tej broni. A najwięcej tych kijów. Dobra, przewiduję, że jak dojdę do finalnego bossa, to pewnie będzie to samo co z Kuroki, czyli w pierwszej fazie będę się męczył, a w drugiej się wkurwie i jelo. Stay there.
Halo? Więcej takich frajów poproszę. Potrzebuję się podleczyć. Proszę bardzo, kto tu ucieka albo się ukrywa. Bo jakbyście nie zauważyli, to ja przed wami nie uciekam i się nie chowam. Ja gonię waszą szefową. Dobra. Zwiększona postura, czy licznik śmierci zresetować, albo pasek skupienia. Życie w sumie może poczekać jeszcze, ale ten pasek skupienia poproszę. Bo jego brak czasami naprawdę boli. Okej, okay, co? Skok wiary? Jap, dobra. Czyli level skończony, czyli zebrałem sekretów, prawie nic. I teraz czeka w mnie walka z bossem. For whom does the bell toll? You want revenge. And to restore that which once was. But that suffering, it was for something. Yours, mine, even Yang's. We did something for the people we share. You want to erase it all? The bell tolls for you. The Guardian's legacy. Ona nie ma ręki? Accept your sentence. Ja ci dam sentence zaraz. Ej, no gdzie jest laska, z którą tu przyszedłem? O, dobra, nieważne. Znalazła się. No, ty szmato! Dziękuję. No to może podejdź, kurwa, a nie ciągle tylko uciekasz! Aha, a to przed chwilą to było, przepraszam, co? To było podcięcie, czy miałem się zrobić w górę, czy w dół? Jakby nie wiem. Żanku, bo jak ja ci zaraz wybombię... Ja pierdolę, ja nienawidzę takiego przeciwnika! Ona tylko spami jeden cios! I czemu mnie tego odpycha od siebie?! Gleba! Tak, jeszcze oddychasz. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Enjoying the bitter taste of death? Mam maksymalnie jeszcze dwie powtórki. Jeszcze jedną całą fazę do ogrania. No kurwa, nie da mi! Nie da mi! Nie da mi ponieść ani tego pierdolonego patyka, ani ją jebnąć tym wymachem! Zarazem, nie już niż kraju! Wiesz, Badyl? O, tak! To jest bardzo, kurwa, fair! Co z tym patykiem?
would have been proud. Gleba! W swoim trupie. Ale bym ci chętnie wsadził po prostu to w dupę i przeciągnął po jakimś traktorze. Ta opcja, znaczy może nie ta opcja, ten guzik. Znowu! Okej, czyli został już tylko jeden cel, czyli Yang. Tylko troszeczkę się obawiam, że nasz bohater nie postępuje w zgodzie ani ze sobą, ani z naukami swojego mistrza. Sanktuarium. Ostatnie na naszej liście. Także prawdopodobnie uda mi się na początku zdobyć to zakończenie, które większość graczy odblokuje, czyli po prostu takie, które się dostaje za zabicie wszystkich wrogów, znaczy wszystkich tych mistrzów, a potem po prostu jakby w takim bonusowym odcinku pokażę wam te zakończenie dodatkowe, no i też wszystkie pozostałe sekrety, jakie udało mi się znaleźć. Tak więc ode mnie w tym materiale to będzie tyle. My widzimy się w kolejnym odcinku, w którym zawalczymy sobie z Yangiem oraz zobaczymy pierwsze zakończenie do gry, a drugie, czyli takie prawdziwe zakończenie, w ostatnim odcinku też zobaczycie. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!